jestem taki charakterny, tak wychowany, że no nie pozwolę, żeby ktoś mnie traktował jak dziecka, więc podszedłem na Pramie Trójce do niego, gdzie on siedział na VIP-ach i mówię, wstawaj gościu, wyjaśniamy sprawę. No i wstał i zaczęliśmy się klepać. Słuchajcie, od tamtej pory minęło, może nie wiem, półtora roku. Ale może ty się stałowasz, cała ekipa nam się ten tak długo wprowadza w tą historię. No to dobra, to ja zapytam. Słuchaj, Grzesiu, powiem ci tak. A jak ty na to odpowiesz? Dajcie mi dojść do słowa. Słuchaj, wysłuchaliśmy...